Cześć, Krzysztof Basel, Fotoforma. Moim dzisiejszym gościem jest Edward Trzeciakiewicz, jeden z najlepszych fotografów jedzenia w Polsce oraz juror programu Perfect Picture. Dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu, ale przede wszystkim o tym, jak je smacznie sfotografować, jakie są triki, aby to zrobić, oraz dlaczego lepiej ich unikać, bo lepiej być naturalnym. Nie zabraknie wątków związanych z biznesem, z utrzymywaniem relacji z klientami, z ich pozyskiwaniem, ale także oczywiście sprzętu oraz tego, jak naprawdę wyglądały kulisy pracy programu Perfect Picture. Zaczynamy. Cześć, Edward. Cześć. Miło mi, że przyjąłeś zaproszenie do naszego wywiadu programu. Jesteś fotografem kulinarnym, fotografujesz jedzenie, więc nie mogę zacząć od kwestii absolutnie podstawowej, czyli takiej, czy lubisz jeść? To chyba trochę po mnie widać, nie? Nie, absolutnie. Dobra, usiadłem tak, żeby nie było widać mojego brzucha. Uwielbiam. Odkąd pamiętam, uwielbiam jeść, uwielbiam gotować, uwielbiam karmić. Lubisz jeść, ale czy lubisz gotować? Lubię. Lubię. Ja tak naprawdę z wykształcenia jestem po technologii żywienia, więc to gdzieś cały czas się w moim domu po prostu dzieje. Mhm. Moja żona również jest po technologii żywienia i no, lubimy nawzajem na zmianę. Aczkolwiek w naszym domu nie jest to proste, dlatego że mając czwórkę dzieci, jak siadamy do śniadania i pada pytanie, to co dzisiaj jemy, to najczęściej słyszymy odpowiedź, coś innego. Okej. Więc nie, lubimy gotować. No, lubimy gotować dla siebie, lubimy gotować dla dzieci, lubimy gotować dla naszych przyjaciół. Mogą potwierdzić. Czyli mówisz, że uczyłeś się technologii żywienia. Na czym to polega? To jest tak naprawdę przy szkole średniej, tak szumnie nazwane, fach kucharza. Aha, czyli okay, jesteś... Jestem kucharzem z wykształcenia. To brzmi technologia żywienia po prostu, no bo trzeba było się nauczyć tych podstaw. Jak to ci ta wiedza, którą zdobyłeś wtedy, pomaga w tym, co robisz dzisiaj? Myślę, że dzięki temu trochę inaczej widzę jedzenie. Znając różne techniki gotowania, wiem, co jest prostsze, co jest trudniejsze do wykonania. Jeśli sam gotuję, robię zdjęcia, to wiem, na co mam zwrócić uwagę. Jeśli coś jest chrupkie, jeśli coś jest błyszczące, jeśli coś jest, ma jakieś struktury w środku, no to fajnie by było, żeby tym zdjęciem to pokazać. Jeśli sam gotuję. Jeśli nie robię tego sam, tylko jestem w restauracji, to najczęściej rozmawiam z szefem kuchni, co on chciał przez to przekazać o każdym daniu. Jest dużo prościej wtedy popatrzeć na te danie inaczej. No pewnie. Czy twoim zdaniem taki fotograf jedzenia powinien dobrze znać się też na gotowaniu? Powinien być też dobrym kucharzem? Tak jak wspomniałem, to trochę ułatwia, ale to nie jest obowiązkiem, bo jeśli mamy dobry kontakt z twórcą tego dania, no to jesteśmy w stanie się wszystkiego dowiedzieć i nie potrzebujemy. Więc odpowiadając na pytanie, nie każdy musi być szefem kuchni, żeby robić super zdjęcia tych dań, które wyszły z kuchni. Ale miłość do jedzenia zapewne pomaga, ale z drugiej strony pewnie trochę rozprasza w trakcie sesji, co? Rozprasza. Jak tych potraw jest dużo, to często jest tak, że nie wiem, co wybrać. Fotografując kartę na przykład w restauracji, gdzie tych dań jest 15-20, no to nie jestem w stanie zjeść wszystkich. Ale możesz je wszystkie zjeść? To zależy od restauracji. Aha. Czyli no, to nie jest zawsze, że mogę, bo czasami te dania nie są w pełni gotowe. Mhm. Czyli na przykład coś jest zimne, bo stoi i czeka na zdjęcie. Okay. Zresztą jak się robi zdjęcia, no to zależy od tego, jak szybko to zdjęcie się wykona. Mhm. Bo jeśli przychodzi danie z kuchni, staje na stole, no to jeśli chcę to zjeść, no to muszę zrobić kilka minut zdjęcia, żeby zjeść jeszcze ciepłe, bo traci na wartości z każdą minutą. Mhm. I jeśli mam taką wiedzę, dokładnie jakie dania przyjdą do mnie do studia czy do restauracji, to jestem w stanie sobie coś wybrać, dogadać się z szefem kuchni, że po tym daniu robimy przerwę, to zjem i potem lecimy dalej. Aczkolwiek to jest tak, że jak trafia tych dań dosyć dużo przed aparat, to gdzieś tam czasami jeszcze uszczknę z tych innych rzeczy, żeby po prostu spróbować, bo nachylając się nad daniem, które jest ciepłe, które pachnie, no to
To kusi. No na pewno. Ale jest trochę tak, że masz taki emocjonalny stosunek do tego, do tych potraw, które dostajesz, jeśli na przykład coś ci bardziej leży, coś ci bardziej pasuje, że na przykład, nie wiem, lubisz steki, no to jak fotografujesz steka, no to jakby wkładasz to więcej serca, masz jakieś takie lepsze pomysły na to, a jak jest coś zupełnie innego, co nie jest w twoim guście, to trochę gorzej ci idzie. Jest tak, czy nie? Ja jestem niestety wszystkożerny i jak coś jest, wystarczy, że fajnie wygląda, a jeszcze jak dobrze pachnie, to no to zawsze wywołuje u mnie jakieś Okej, okay, czyli jesteś zawsze racje. Pozytywnie nastawiony do tego, co fotografujesz. Tak, jeszcze parę lat temu mówiłem, że nigdy w życiu nie zjem ostryk. Mhm. Bo się bardzo dużo rzeczy nasłuchałem, że to jest muł, że to jest niedobre i tak dalej. I kiedyś znajomy szef kuchni poprosił mnie, żebym zrobił mu trochę zdjęć. I między innymi były też ostrygi. I ja kiedyś rzuciłem tak od niechcenia hasło, jak ty mi zrobisz ostrygi, to na pewno zjem. Bo nie spodziewałem się, że on akurat zrobi. I zrobił ostrygi. Rzeczywiście te ostrygi były z jakimś egzotycznym owocem podane, z sokiem z tego owocu. Mhm. I były dobre. I potem żałowałem, że przez 40 lat nie jadłem ostryg. Nie? No, więc nie ma czegoś takiego. Nie wiem, jakbym się zachował w jakichś krajach egzotycznych, gdzie się je robaki, już różne inne rzeczy. Aczkolwiek jeśli ludzie to jedzą i tym się zachwycają i żyją po zjedzeniu tego, no to pewnie bym spróbował. To przypuszczam, że asystenci sami się pchają do ciebie na sesję, co? Mam listę. Dosyć długą. Bo po co jakiś czas dostaję takie właśnie fajne zapytania. Mówię, Jadek, a jak będziesz w tym mieście, albo jak będziesz następnym razem jechał na sesję, to weź mnie ze sobą. Ja chociaż blendę potrzymam. więc znaczy, jest to miłe, bo chyba im się podoba to, co robię. A z drugiej strony to rzeczywiście jest fajna działka fotografii, bo jak już gdzieś wspominałem, to jest chyba jedyny rodzaj fotografii, gdzie można zjeść swojego modela, nie? Strasznie to brzmi, ale... Strasznie brzmi, ale jest... Znaczy, no jeśli ale, się... Alkohol też fotografujesz? Tak. Tak, drinki też wchodzą w grę, aczkolwiek no ja najczęściej jestem samochodem, bo zabrać ten sprzęt, no to jak się jedzie samochodem, dobra, jak lecę samolotem, to muszę tak zaplanować, że biorę tylko jedną skrzynkę ze sprzętem, drugą walizkę ze statywami i z jakimiś softboxami, więc muszę mega zaplanować. Jak jadę samochodem, to pakuję go pod korek, bo się potem mogę żałować, że kurczę, tej blendy nie wziąłem, a takie fajne zdjęcia by wyszły. Jasne. To opowiedz trochę, jak wygląda sytuacja, kiedy robisz zdjęcia w trakcie różnych konkursów kulinarnych. Tam jest dużo potraw, dużo kucharzy, prawda? Druga kolejka rzeczy do sfotografowania. Ty je wszystkie fotografujesz, potem możesz je wszystkie zjeść, albo masz tylko część z niego. Jak to wygląda? Tak, to jest też jeden z plusów fotografa kulinarnego. Jest na przykład bardzo prestiżowy konkurs Bocuse d'Or. Są eliminacje najpierw krajowe, potem europejskie, potem jest jeszcze wyżej, ostatni finał. I na przykładzie tego konkursu to fajnie widać, bo jest, załóżmy, 15 sędziów w jury, potem jest trzech szefów kuchni w jury technicznym, czyli 16 talerzy. Dobra, sorry, jest pizza, Dobra, ja muszę No dobra, nie wytrzymaliśmy. Przeszła pizza. I pachnie, więc co, robimy małą przerwę i wracamy po pizzy. Pojedzone, wracamy do rozmowy. To jak z tymi konkursami w końcu jest tam? Jest taki dodatkowy benefit dla fotografa. Aha. Kulinarnego w przypadku konkursów. Na przykładzie Bocuse d'Ora, czyli jednego z bardziej prestiżowych konkursów kulinarnych właściwie na świecie. W jury jest 15 szefów kuchni, mega uznanych, gwiazdkowych i tak dalej. Jest jury techniczne, gdzie jest trzech szefów kuchni, no i jest fotograf. Zawodnicy robią 15 talerzy dla jury, 16 talerz, jeden jest dla jury technicznego i 17 talerz jest dla fotografa. I to jest mega fajne, bo jest dużo szefów kuchni w tym czasie gdzieś tam na sali, którzy by chcieli spróbować to. Ja mogę spróbować, jest super.
Ale to też takie jest nawiązywanie nowych kontaktów, bo ci szefowie kuchni często przychodzą do mnie i mówią: Edek, a mogę spróbować od tego zawodnika chociaż kawałek, żeby zobaczyć, co on zrobił. Tak nie jest przy każdym konkursie, ale przy wielu konkursach jest tak, że mogę dodatkowo spróbować to, co było zrobione i gdzieś tam wyrazić swoją opinię nawet na ten temat. Teraz będąc na przykład w Paryżu na Mistrzostwach Świata w czekoladzie, prasa, do której się zaliczałem, miała w ogóle swoje oddzielne konkursy, czyli dostawaliśmy bombonierki i każdego z 18 zawodników czekoladkę trzeba było ocenić, opisać, sklasyfikować i tak dalej. To też jest fajne, rozwijające. Tym razem zrobimy specjalny program na YouTubie. Ja pojadę z tobą i nagram to wszystko i zrobimy relację na kanał. Co ty na to? Tak, pewnie. Bo Mistrzostwa Świata w czekoladzie, Paryż, fotografia, to brzmi jak spełnienie marzeń. A wiesz, że tak trochę to jest, bo tak naprawdę ja sobie gdzieś tam założyłem jakieś plany, że na przykład za rok będę tu, za 2 lata będę tam, a za 5 lat będę tam. Dla mnie to jest niesamowite, bo to wszystko się dzieje dużo szybciej niż zakładałem. Ja wiem, że ja cały czas potrzebuję sporo pracy. To nie jest tak, że ja już po 2, 3 latach, 4 latach zjadłem wszystkie swoje rozumy i teraz to ja tylko będę siedział i odcinał bilety, bo tak to nie działa. Jestem zapraszany w różne fajne miejsca, ale też muszę mega dużo marketingowo działać, żeby być na imprezach, na które bym chciał być. Mhm. No właśnie, to jak długo w ogóle zajmujesz się fotografią jedzenia, czy fotografią w ogóle? Fotografią jedzenia to jest jakieś 5 lat. Trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło, bo to tak naprawdę w związku z tym, że jest taka kultura nawet u nas w Polsce i nie tylko w Polsce, że często się idzie do restauracji, zanim się to zje, to się to fotografuje. Mhm. Nieważne czym, telefonem, aparatem, czymkolwiek, bo te talerze wyglądają po pierwsze pięknie, po drugie chce się gdzieś tam mieć w pamięci, że jak się zje potrawę, się okazuje, że okaże, że ona naprawdę fajna była. My mamy tak na przykład z moją żoną, że wracamy potem do tego zdjęcia nie tylko po to, żeby sobie przypomnieć, o, ale fajne to było danie zrobione i w ogóle, tylko my, będąc gdzieś tam trochę mając smykałkę do jedzenia, chcemy to potem często w domu odtworzyć. Czyli zdjęcie nam pomaga też wrócić, żeby spróbować zrobić coś podobnego w domu. Okej. Ale wróćmy jeszcze do tego wątku rozwoju, bo to mnie bardzo, bardzo ciekawi. 5 lat to nie jest w sumie długo jak na fotografa, czy jakikolwiek zawód, ale ciekawy jestem, co było wcześniej. Czy tak, no, robiłem zdjęcia już dużo wcześniej. To jest. Zaraz po ślubie z moją żoną postanowiliśmy otworzyć firmę florystyczną. I od samego początku takim głównym naszym założeniem było to, że w tym wypadku ja musiałem nauczyć się robić dobre zdjęcia, bo wiedzieliśmy, że te zdjęcia będą nam sprzedawały pracę, którą wykonujemy. No, bo na weselu, na jakiejś imprezie jest 100, 120, 150 osób. I nie chcieliśmy, żeby tylko te 150 osób dowiedziało się o tym, że robimy coś takiego. Więc usiadłem, zrobiłem kilka kursów, byłem w paru miejscach, nauczyłem się obsługi aparatu i tak naprawdę przez ostatnie 20 lat to trwało. Ja myślę, że jeszcze 3-4 lata temu dla mnie to było czymś nierealnym, jak ktoś powiedział na mnie, że jest pan fotografem. Okej, umiałem robić, przynajmniej się tak wydawało, że umiem robić zdjęcia, ale było takie fajne, ktoś nazwał mnie fotograf. Nie? Zresztą mam to do dzisiaj, że jak gdzieś tam usłyszę pan fotograf, to tak się ciepło na sercu robi, bo to nie jest mój wyuczony zawód. To nie jest tak, że poszedłem do szkoły filmowej, fotograficznej, że spędziłem mnóstwo czasu w nauce, w szkole, bo oczywiście w domu spędzam i spędzałem i spędzam dużo czasu ucząc się fotografowania. Więc to było takie fajne, że ktoś mówi na mnie fotograf do dnia dzisiejszego. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego gdzieś ciągle staram się śledzić rynek, patrzeć na to, co się dzieje,
uczyć się. To jest bardzo ciekawa historia, jak od tej florystyki przeszedłeś do fotografii kulinarnej, a jeszcze gdzieś tam na początku było technikum... Technologii żywienia. Tak. Czyli gotowanie. Czyli gotowanie. Jak florystyka pomaga ci teraz w komponowaniu tych zdjęć? To ma jakiś związek ze sobą duży? Czy nigdy na to nie patrzyłem, nigdy na to może nie zwracałem, już tak nie analizowałem, że fotografując kwiaty nauczyłem się kompozycji. Może? Podświadomie tak, pewnie tak. Wykorzystujesz jakieś elementy, na przykład właśnie kwiatowe, czy elementy kompozycyjne, czy w ogóle jakieś budowanie tych planów teraz w fotografii jedzenia? Powiem tak, jak tworzyliśmy portfolio, to gdzieś tam rzeczywiście zwracaliśmy bardzo mocno na to uwagę. Od roku, może nawet od więcej czasu, ta moja fotografia dosyć mocno się sprecyzowała. Mhm. Bo tak jak każdą fotografię, można podzielić jeszcze na mnóstwo innych, mniejszych działek. Czyli fotografia jedzenia może być fotografia stricte talerza. Mhm. I to robię przez ostatni rok tak naprawdę. Czyli pojawiam się w restauracji, dostaję talerz. Nie budujemy z szefami kuchni, oni najczęściej chcą coś bardzo prostego. Czyli jakieś fajne tło, fajna powierzchnia, na której się zrobi talerz. Albo po prostu stół restauracyjny, żeby klient, który zobaczy zdjęcie, zobaczy, a to rzeczywiście stół z tej restauracji, to jest stół, to jest zrobione, oni rzeczywiście chyba robią takie jedzenie. I to się zamyka w tym, że właściwie nie stylizuję w ogóle potraw, ani nie robię stylizacji planu. Jest też oczywiście fotografia taka, gdzie się stylizuje wszystko, czyli dodaje się różne propsy, dodaje się sztućce, dodaje się jakieś szkło, talerzyki, mnóstwo gadżetów, żeby stworzyć plan zdjęciowy. Zdarzało mi się coś takiego robić, no ale w związku z tym, że tak się potoczyło moja, nie chcę powiedzieć kariera, bo to tak słabo brzmi, to moje doświadczenie i to, co w tej chwili robię, sprecyzowało się dosyć mocno na zdjęcia dla szefów kuchni, dla restauracji, dla konkretnych już miejsc też. Mhm. Fotografia kulinarna kojarzy się często właśnie z tą sztucznością, z tym, że gdzieś tam używamy, nie wiem, kleju Wicol, czy oleju silnikowego, czegoś innego, a ty mówisz o tym, że właśnie jest kompletnie odwrotnie, że fotografujesz naturalnie na stole i potem jeszcze to jesz, to w ogóle jak to się dzieje, o co chodzi? Tak, to jest tak, że ja się zawsze zapierałem rękami, nogami, zawsze mówiłem, że właściwie, bo tak było też, wszystko, co robię, jest mega naturalne, bo gotując coś dla siebie w kuchni, czy nawet do zdjęcia, bo tak też się zdarzało, że wymyślałeś jakąś fajną potrawę, że specjalnie tylko po to, żeby ją sfotografować, ale potem zjeść, no, żeby jej nie wyrzucać. Ostatnio gdzieś tam się udało mi wystąpić w programie, gdzie właściwie jednym zdaniem to było robienie samych sztuczności. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Domyślam się. Więc nie zdarza mi się. Na co dzień mi się nie zdarza. Chyba, że pod konkretne projekty. Nie zdarza mi się używać sztucznych rzeczy. Związane jest to z tym, że po pierwsze, żeby nie marnować jedzenia, ale do tego musiałem dojrzeć na zasadzie jako fotograf. Bo chcąc zrobić fajne zdjęcie dla owsianki, czy tam dla płatków z owocami i z mlekiem. Jeśli miałbym użyć mleka, no to byłbym w stanie, ale ta potrawa będzie mi przez 30-40 sekund fajnie wyglądała, bo potem się po prostu rozmoczy, zatopi i zrobi się papka. Mhm. Jeśli zamiast mleka użyje się kleju Wicol, odpowiednio jeszcze wcześniej wypełniając talerz czymś, żeby to była tylko bardzo cieniutka warstwa tego kleju i na to się rzuci płatki owsiane i owoce, czy płatki kukurydziane i owoce, to może stać przez 3-4 godziny i się nie zmieni. Więc tak naprawdę do nauki to jest całkiem fajna droga. Dlatego, że żeby zrobić fajne zdjęcie płatką na mleku, ja bym musiał zrobić 10, 20, 30 talerzy, żeby z innej strony sfotografować na przykład je. Więc nie wiem, co jest większym marnotrawstwem. Czy zrobić jeden talerz z troszeczkę płatków, parę owoców i przez 4 godziny je fotografować, czy zrobić 20 talerzy, wiadomo, że tego nie zjemy. I potem pewnie wyrzucić. No tak. Więc nie wiem, co jest bardziej zero waste'owe. Tak. Więc to są po prostu różne drogi i do tego też trzeba dojrzeć i do tego trzeba mieć po prostu jakąś wiedzę, żeby nie marnować.
Wegański wikol może naturalny. Są takie? Gdyby w jakiś sposób zredukować trochę mleko, śmietankę, żeby ona była jeszcze gęstsza, pewnie też można było wykorzystać. Tak samo, jeśli się używa oleju silnikowego, żeby polać pankejki, bo on po pierwsze nie wsiąka tak w placki, po drugie fajnie się błyszczy, jest trochę gęstszy niż na przykład syrop klonowy, to też jest ta sama droga, że można trochę dłużej robić dane zdjęcie. Ale gdyby zredukować, czyli ugotować, zagotować, mieszać, gotować, żeby się syrop klonowy zrobił gęstszy, też można było wykorzystać syrop klonowy. Znowuż trzeba mieć wiedzę, jak to do tego dojść. I tu wracamy do wątku tego, czy fotograf jedzenia powinien być też dobrym kucharzem. Jeśli robi sam. Aha. No tak. Tak, to przed chwilką powiedziałem, że jeśli dostaje danie gotowe, piękne, wystylizowane, no to nie musi mieć wiedzy. Jeśli chce wprowadzać na przykład nowe przepisy, bo tak naprawdę wszystkie blogi fotograficzne, kulinarne, które są na świecie, nie tylko w Polsce, mają bardzo fajny ruch, między innymi przez to, że wprowadzają jakieś nowe przepisy do sieci. I to się fajnie ogląda, to robi fajne zasięgi. I wtedy trzeba mieć wiedzę, jak to ugotować, jak to zrobić, żeby no, nie wprowadzać jakichś błędnych przepisów. Okej, no to mamy wikol, mamy olej silnikowy. Jakie jeszcze patenty takie znasz na fotografii jedzenia? Czyli tak naprawdę jak się wrzuci w YouTube hasło artificial food, to jest mnóstwo takich rzeczy. Nie wyskakuje tylko McDonald's i KFC? Chyba nawet nie. Znaczy, z tego co wiem, śledząc rynek, wymienione nazwy firm, które produkują fast foody, odchodzi. To był rzeczywiście kiedyś taki dosyć mocny trend. Ja myślę, że też wymuszony przez rynek, bo klienci przychodząc do restauracji, jak widzieli mega wypasioną kanapkę, dostawali potem tą kanapkę w wersji, która jest robiona w restauracji, to był za duży zgrzyt. Tak. I sam byłem świadkiem, bo rzeczywiście czasami mi się zdarza gdzieś na szybko zajechać, że ludzie robili awantury, że to nie wygląda tak jak na zdjęciu. I myślę, że to też jest gdzieś tam w mojej filozofii wpisane i często rozmawiając z szefami kuchni, mówię im, słuchaj, ja zrobię ci dobre zdjęcia, naturalne zdjęcia tego talerza, ale zastanów się tak, żeby ten talerz był powtarzalny. Że jak wrzucisz na kuchni, na ścianę, jak na kuchni ma być złożony talerz, żeby on był bardzo mocno powtarzalny, żeby klient potem zobaczy zdjęcie, przyjdzie do restauracji, dostanie potrawę i żeby był po prostu zadowolony, że rzeczywiście to jest to, co on widział na zdjęciu. I coraz bardziej firmy te odchodzą od tych sztuczności i to jest na plus tak naprawdę dla nas wszystkich. Mhm. No, czyli taki trend trochę idący w slow food, w tym, żeby być uczciwym z klientem, żeby mieć naturalne składniki lokalne, to o to chodzi. Tak, nie? Kurczę, wszystkie programy kulinarne, odkąd pamiętam, jak są wypowiedzi jakichś specjalistów od jedzenia, to zawsze mówią, że szukaj tego, co jest dookoła ciebie, wykorzystuj produkty te, które są po prostu na polu gdzieś blisko, czy w lesie. Używaj tych jak najbardziej naturalnych rzeczy, nie musi być tych produktów bardzo dużo, może być składników mało, ale żeby było po prostu smaczne, regionalne, świeże. I to się widzi. Fakt, że jest rynek taki, że często restauracje idą w to, żeby zrobić to prościej, szybciej, z łatwiej dostępnych produktów, które są często bardziej sztuczne. Ale fakt faktem, każdy z nas potem podświadomie często też czuje to, że to jest słaby produkt. Co zatem zrobić, żeby wejść w ten świat fotografii kulinarnej, jedzenia? Ty jesteś w gruncie rzeczy bardzo dobrym przykładem właśnie osoby, która trochę się przebranżowiła, czy powiedzmy poszła w innym kierunku i możesz komuś doradzić, jak to zrobić. Czy ja miałem trochę łatwiej z dwóch powodów. Po pierwsze, technologia żywienia. Tak. Po drugie, że pracując z kwiatami od 20 paru lat, my regularnie odwiedzaliśmy restauracje, sale weselne, zamki, wszędzie tam, gdzie są robione imprezy.
wiadomo, jak jest impreza, to też jest jedzenie. Więc zaczynając 20 parę lat temu, robiąc dekoracje, często było tak, że spotykaliśmy ludzi. Po tych kilkunastu latach ci ludzie dalej pracują w gastro, ale na trochę innych stanowiskach. Okay. Więc mi było łatwiej pójść do kogoś, kogo znałem, powiedzieć: słuchaj, Piotrek, zrobię tobie zdjęcia. Ty zdjęcia? Przecież ty kwiaty robisz, nie? Ale zrobię zdjęcia i w ten sposób mi było dużo prościej wejść do tych restauracji. Poza tym jest tak, że przynajmniej ja mam taką filozofię, że wszystkich, których mam przy sobie, to wspieram. Więc no, nie zabijam ich cenowo, po pierwsze. Po drugie, wchodząc do restauracji, często bywało tak, że mówiłem wprost: słuchajcie, przyjadę, zrobię wam 3 dania. Czyli zrobię zdjęcia dla 3 dań. I tak złapałem swojego pierwszego fajnego szefa kuchni, który też mnie kojarzył z kwiatów. I mówiłem: Tomek, przyjadę, zrobię 3 dania. Ja nie chcę od ciebie w tej chwili pieniędzy. Ja będę miał to do portfolio, że w twojej restauracji robiłem zdjęcia. A ty później będziesz decydował z szefostwem, co dalej. Czy będziecie chcieli pełną kartę, czy będziecie chcieli jakąś dłuższą współpracę. I do dzisiaj robię u nich zdjęcia. Więc to też jest tak, że wprowadzając jakąś trochę lepszą jakość zdjęć na rynek gastronomiczny w regionie, wiadomo, że wszyscy patrzą, wszyscy oglądają, co się dzieje u konkurencji, jak konkurencja robi jedzenie, jak to jedzenie wydaje. Więc siłą rzeczy te zdjęcia trafiały również do nich i widzieli, że jest po prostu jakoś trochę lepsza niż komórką. I tak się po prostu wszystko fajnie potoczyło. I kręci się do dzisiaj i rozkręca się dalej. Czyli trochę działałeś jak taki dealer, zrobić tam małą próbkę tego, zależnie? No, nigdy w ten sposób to nie ten. Na to nie patrzyłem, ale rzeczywiście ja myślę, że też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te fajniejsze rzeczy, piękne rzeczy no, przyciągają. Tak. Więc jeśli coś się zrobiło raz dobrze, albo trochę wyższej jakości, no to się chce to powtarzać, nie? Mhm. Tak trochę jak dealerka. Znaczy, może patrząc inaczej, to mniej jak dealerka, tylko bardziej jak nawiązywanie relacji z ludźmi. Okay. Nigdzie się nie uczy tego, że tak naprawdę prowadzenie swojej działalności to jest przede wszystkim relacja z ludźmi. Każdą działalność, czy to jest fotograficzna, czy to jest wideo, czy to jest... Można pod to podpiąć każdą działalność. Przede wszystkim relacje z ludźmi. Jak się wejdzie w fajne relacje, ludzie zobaczą, że jesteś spoko ludkiem, a jeszcze robisz fajnie swoją pracę, to jest dużo prościej podnieść ją na poziom biznesowy. Jak wygląda ten świat właśnie relacji w branży gastro? Ty kontaktujesz się już bezpośrednio z szefami kuchni, czy może z właścicielami restauracji? A może jakimiś agencjami, które tym zarządzają? Jak to wygląda? Przede wszystkim pojawiam się na branżowych imprezach. W Polsce jest wiele, nie tylko w Polsce, jest wiele takich imprez, gdzie w jednym miejscu spotyka się na przykład 400 szefów kuchni. Albo jeszcze więcej. I może tego jakoś strasznie u siebie na social mediach tego nie widać. Chociaż nie, no, widać zdjęcia, że robię szefom kuchni również zdjęcia. Więc nawiązując relacje z szefami kuchni, znaczy to jest podstawa. Nawiązując z nimi relacje, robiąc zdjęcia z imprez eventowych, gdzieś tam każdy z nich chciałby potem te zdjęcia mieć. Więc właściwie trafiam po takiej imprezie do kilkuset szefów kuchni, wysyłając im zdjęcia albo wysyłając im link, że mogą sobie pobrać z mojej galerii zdjęcia. Mają automatycznie kontakt do mnie i to trochę zajęło. To nie jest tak, że to po pierwszej imprezie tak to zadziałało, ale no chciałbym i dążę do tego, żeby właściwie każdy szef kuchni w Polsce, myśląc o tym, że musi zrobić zdjęcia, chce zrobić zdjęcia do swojego portfolio, tak naprawdę, nie tylko do mojego,
Żeby pomyślał o mnie. Taki jest mój cel. Taki. Czyli znowu trochę jak dealer, nie? Jak uzależniasz i potem jak ktoś potrzebuje, to już myśli o tobie. No mówię, nigdy w ten sposób o tym nie myślałem. Bardziej o tym, że tak naprawdę jeden z szefów kuchni na imprezie w Madrycie zaczęli rozmowę na temat właśnie social mediów ogólnie. Mhm. On fajnie powiedział się, że w dzisiejszych czasach okej, jest mnóstwo tej elektroniki, mnóstwo jest sieci, a tak naprawdę takim pierwszym podstawowym medium socjalnym, czyli medium takim zbliżającym ludzi, jest jedzenie. Bo tak naprawdę spotykamy się przy stole, spotykamy się przy różnego rodzaju imprezach i poprzez jedzenie nawiązujemy też bliskie kontakty z ludźmi. Czyli twoim zdaniem jedzenie to takie medium społecznościowe z dawnych czasów? Na pewno. No bo to jest, okej, dzisiaj to my mamy Messengery, mamy Instagramy, Facebooki, gdzie widzimy, co się dzieje, rozmawiamy z ludźmi, nawiązujemy z nimi kontakt. Kiedyś, kiedy nie było internetu, nasze dzieci nie potrafią pojąć, że mogły być takie czasy, no to te połączenia między ludźmi były przy stole. I dzisiaj niestety trochę od tego odchodzimy, ale wciąż w wielu kręgach jest to niezwykle wpływowe narzędzie. No tak, no to są nawet przecież są i kolacje biznesowe, i kolacje networkingowe i tak dalej, więc jeść będziemy zawsze. Tak. Zresztą fantastyczną nauką tego jest pobyt w Azji, gdzie biznesy się robi zawsze przy jedzeniu, zresztą wszystko się robi przy jedzeniu. Tam w ogóle jedzenie jest trochę takim bóstwem lokalnym. Czy my może nie są aż tak przeładowani tym całym internetem, który nas otacza? Oj, są. Są? Tak, nawet chyba bardziej. Nawet i bardziej. Ale jaki Ale sposób, może, jaki może, sposób może nie jedzenie... odcięli się całkowicie od tych realnego świata. I to jest mega ważne, bo tak jak mówisz, interesy często się załatwia przy stole. Nie pod stołem, przy stole. Więc moim zadaniem jest tak naprawdę trochę pokazać ten stół z takiej fajnej strony. Nie? Przez to, że jesteśmy, właściwie każdy z nas jest teraz, może powiedzieć, że jest fotografem, bo właściwie sięga do kieszeni, mam telefon, mam aparat i robię zdjęcie. Uczę restaurację też to, żeby nawet nawet w mapach Google'a, żeby wrzucali te zdjęcia do map. Dlatego, że jak nie wrzucą to oni, czy w mapach, czy wy na Instagramie, to wrzuci to klient, który często ma małe pojęcie na temat zrobienia zdjęcia jedzenia i to jedzenie wygląda tak, jak wygląda później w sieci. Czyli trochę działasz tak jak edukator, który wspiera tych swoich klientów, jak te zdjęcia wykorzystywać, żeby mieć z tego jeszcze więcej korzyści i żeby znowu przychodzili do ciebie, nie? No, nie ja to powiedziałem. Nie, okay. Bo tak pytam, ponieważ to są wszystko bardzo fajne, sprawdzone techniki, takie biznesowe, sprzedażowe, a nas oglądają przecież głównie fotografowie, czy twórcy, którzy gdzieś tam są fotografią wideo, mają coś wspólnego i pewnie się zastanawiają, jak wejść w ten świat fotografii, takiej czy innej. To są bardzo praktyczne rady od kogoś, kto to stosuje z powodzeniem. Tylko to trzeba też robić bardzo delikatnie z wyczuciem, żeby nie okazało się później, że psujemy rynek, bo nie można tego robić wszystko. Znaczy, w restauracjach szefowie kuchni też są ludźmi i wiedzą, że ja też muszę zarobić. Mhm. Na sprzęt, na dojazdy, na rodzinę, na podatki, na marketing, na portfolio, na utrzymanie serwerów. Jest milion rzeczy, na które wydajemy pieniądze i to nie małe pieniądze. Więc nie możemy robić wszystkiego za darmo, bo to nie jest tylko nasza pasja. Trzeba gdzieś wyczuć ten moment i tą wielkość tego wsparcia dla restauracji. To nie jest proste. Szczególnie jak się wśród restauratorów czy szefów kuchni ma, mogę powiedzieć, przyjaciół, nie? Chociaż, tak jak wspomniałem, oni też widzą to, że
że muszą nam w jakiś sposób się odwdzięczyć, nie tylko oznaczając nas w sieci, nie? Mhm. To trzeba być po prostu mega uważnym. Czyli dzięki temu, że masz te relacje z naszych ludzi, to też potraficie się zrozumieć na tych dwóch poziomach, że ty musisz i on musi i gdzieś tam to tak funkcjonuje. Czy wiadomo, że znajdą się też tacy, którzy to wykorzystują, nie? Nie ma ich za dużo, na szczęście. I tak mówię, trzeba być wrażliwym, trzeba być uważnym, żeby też być na tyle asertywnym, żeby w pewnym momencie powiedzieć super, że ci się podoba, ale okej, ja ci mogę dać rabat w związku z tą naszą jakąś długą współpracą, ale no muszę też mieć na to pieniądze, nie? No właśnie, musisz mieć pieniądze na to, ale musisz mieć też pieniądze na sprzęt, a ten tutaj skrywasz w swojej pancernej, czarnej walizeczce, którą do nas przywiozłeś, więc proszę, otwórz ją dla nas i pokaż, co tam masz ze sobą. Okej, to też, dobra, to jest tak. Wziąłem ze sobą, nie chciałem ciągnąć całego studio, bo nie jestem samochodem, tylko pociągiem tym razem. Bardzo fajna sprawa, bo pociągiem jechałem ostatnio, może 10 lat temu, nie skłamałem, 4 lata temu jechałem na sesję do Krakowa. Ale to też jest fajny czas, bo mnóstwo można zrobić, na przykład obróbki. Dobrze, wziąłem ze sobą dwa aparaty, którymi pracuję właściwie w tej chwili na co dzień. Zobacz, tą kawkę przestawię. Tak. O, no tak. Nic nie stało. I właściwie wziąłem tylko jedną lampę i jeden sterownik radiowy. Czyli sterownik mam zawsze jeden. W tym wypadku. Ale to jest taki podstawowy zestaw, którym staram się być właściwie na każdej sesji. Ja wiem, że wystarczyłby jeden aparat, ale już jak jadę gdzieś dalej, to muszę mieć backup. No jasne. Tak zwany, czyli gdzieś tam jeden, mogę go nawet nie wyjmować z walizki, bo mogę sobie zmienić obiektywy na puszkach, ale w tej chwili pracuję takim zestawem od roku. Ja jestem mega zadowolony. Klienci chyba też, bo mam cały czas pracę. No to opowiedz, jakie to są korpusy. RK? Tak, w tej chwili jestem, znaczy w tej chwili, właściwie prawie od zawsze jestem kanonowcem. Kwestia pewnie przyzwyczajenia, kwestia pamięci mięśniowej, kwestia obróbki, kwestia tego, że wiem, jaki obrazek wyjdzie z aparatu. RK, czyli Canon R i R5. Właściwie mógłbym zrobić wszystko Canonem R, tylko czasami mam już też takich klientów, którzy potrzebują ode mnie większej matrycy. Czyli większej rozdzielczości. Nie mam dużo, ale mam takich kilku klientów, którzy w umowie mają, że musi być przynajmniej 40 megapikseli. Okay. Związane to jest pewnie z tym, że gdzieś te zdjęcia trafiają na billboardy, na autobusy, na samochody. Mhm. To już musi być troszeczkę większy obrazek. Właściwie R-ką też można zrobić takie zdjęcia, że będą fajne. I będą dobrej jakości, no ale mają tak w umowie wpisane. Chociaż w R5 też jestem zakochany, bo jest szybsza, bo jest lepsza. No, no jasne. Okej, okay, czyli EOS R, R5. Co jeszcze do tego? Jakie obiektywy? Przede wszystkim nie mam ze sobą, bo mam jeszcze 50 makro. To jest mega stary obiektyw. Czekaj, 50 makro? 50 makro. Ale to nie jest to z EF, nie? EF. EF. Tak, EF. Mhm. 50 makro EF i ja już bardzo dawno nie ma w sprzedaży. A bardzo fajnie mi maluje i sporo zdjęć pod nią powstało. Setka makro. Makro przede wszystkim, bo mogę się mega blisko podejść do potrawy i mogę pokazać te detale, którym no, nie byłbym w stanie pokazać zwykłymi obiektywami. Do takiej fotografii eventowej i fotografii trochę szerszej. Od kilku dobrych miesięcy mam na body wpięte 28-70 Canona i też jestem mega zakochany w tym obiektywie. Właściwie gdybym nie potrzebował kilku detali czasami z sesji, to mógłbym go w ogóle nie odpinać. A propos obiektywów i a propos takich ciekawostek.
Mam u siebie w Olsztynie fotografa, który gdzieś tam, bo ja rzucam backstage'e. Mhm. Często w relacjach rzucam, jaki mam setup na dzisiaj na sesji. I zwrócił uwagę, ty robisz beauty dishem jedzenie? Ja mówię, co, nie można? Nie no, ale pierwszy raz widzę, że ktoś beauty dishem, metalowym beauty dishem robi sesję jedzenia. Innym razem dowiedział się, że robię 50, jedzenie robisz? A co, nie można? I tak to się śmieje, że jak nie wiesz, że nie można, to często zrobisz coś fajnego po prostu zestawami, które teoretycznie nie służą do danej fotografii. Mhm. Ale możliwe, że tego, że wyglądają trochę inaczej niż wszędzie, to się w jakiś sposób wybijają spośród miliona zdjęć, które są w sieci. To trochę o tych obiektywach jeszcze pomówmy. Mhm. 50 AF to stary obiektyw, prawda? Tak. Makro jest pewnie jeszcze wolny dosyć. Tak. I podpinasz go przez konwerter, przez adapter. Tak. Jak on ci pracuje z R-ką czy R5? Ja jeszcze mam EOS-a. Lustrzankę. Lustrzankę szóstkę, Mark II. Okay. Gdzie kilka lat temu i czasami jeszcze gdzieś ją używam. Dlatego F mam też obiektywy. Mhm. Tak, jak kupiłem R-kę, kupiłem ją od razu z konwerterem? Adapterem. Adapterem. No. Z tym pierścieniem, który pozwala nam wpiąć obiektywy EF. I właściwie nie zauważyłem, żeby coś nie tak było. Mhm. Zawsze mi to grało, zawsze mi ostrzyło, zawsze działało tak jak trzeba. I tak, jeżeli mam być szczery, ta starsza setka makro i ta nowa setka makro, widać różnicę. Mhm. Ten obrazek jest ładniejszy, ma fajniejszą plastykę. Jeśli na przykład próbuję oddać chrupkość panierki na schabowym, to jest po prostu bardziej mi się podoba. No i nie muszę używać żadnych przejściówek. To jest, ma swoje plusy mimo wszystko. A tym pierścieniem tutaj bawisz się trochę w czasie sesji? Tak, znaczy jak mam sesje takie luźniejsze, gdzie mam trochę więcej czasu, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić zdjęcia troszeczkę inne, to staram się próbować uczyć aparatów, próbować uczyć obiektywów. I ten pierścień, który nam trochę wpływa na głębię ostrości, podczas sesji tego nie analizuję, ale staram się zrobić kilka zdjęć z różnymi ustawieniami i później gdzieś tam przy kawie staram się zobaczyć tą różnicę. W starej setce tego nie ma. Okej, okay. No i zostaje jeszcze 28-70, chyba najbardziej unikatowy i uniwersalny obiektyw na rynku, moim zdaniem. Ja też jestem nim zakochany i żałuję, że go nie kupiłem, kiedy jeszcze kosztował w okolicach dychy, a nie 16. W każdym razie, jak oceniasz jakość zdjęć z tego szkła? Znaczy ja w sieci obejrzałem mnóstwo recenzji tego obiektywu. Mhm. Zastanawiałem się, czy wszystkie są kupione przez Canon? Bo fotografowie sprzedawali trzy obiektywy stałoogniskowe i zostawiali ten. I dziwiłem się. Ja go wziąłem trochę na testy, najpierw trochę potestowałem i rzeczywiście ta jakość jest. Nawet przy R-ce, która nie jest najnowszym aparatem, która nie jest najlepszym aparatem na rynku na dzień dzisiejszy, która ma mnóstwo swoich wad, widać różnicę. No i też czas. Okej, okay, ona waży. No tak. Ten słoik waży jednak chyba z 1,5 kg i to przy całym dniu bieganiu po evencie trochę czuć, aczkolwiek taka ciekawostka, byłem w Madrycie na mega dużym evencie dla szefów kuchni. Miałem ze sobą na szelkach podpięte dwa aparaty i jeśli tylko miałem trochę czasu, żeby zamienić 28-70, żeby wrzucić na przykład do piątki, bo warunki były mega trudne, mega ciemno. No, ciężko było ogólnie, wszyscy fotografowie mega narzekali na to, że jest ciemno, że nie ma od czego światła odbić, że tak dalej. A ja sobie stawałem z tym aparatem na środku, bez lamp, spokojnie,
strzelałem zdjęcia scenie, gdzie się też bardzo dużo na scenie działo. Mhm. Było oświetlenie sceniczne, które jest trudne do opanowania. I ze spokojem widziałem już w aparacie, że będzie dobrze. Jak tylko miałem trochę czasu, zmieniałem go z R-ki na R5, żeby ten obrazek był jeszcze ładniejszy. Ja mam go może z pół roku, może z 7-8 miesięcy. Może to jest jeszcze takie zakochanie w czymś nowym, ale jak nie odpinam i nie wrzucam ani 50, często mi się nawet setki nie chce już rzucić, bo widzę po tym, że mam to, co chciałem. Czyli brzmi jak... Brzmi jakby to, co... znowu Canon dla mnie zapłacił teraz tak. Ja się śmiałem z innych testów, że aż niemożliwe. Ale dalej jeszcze jestem zauroczony i ciekawy jeszcze, jak to długo potrwa, aczkolwiek jest to dobrze. Okej. Okay. Tutaj jeszcze leży lampa i wyzwalacz. Naprawdę robisz takie wspaniałe zdjęcia reporterskimi moimi lampami? To jest moja pierwsza lampa. Jaka to jest lampa dokładnie? To jest akurat Godoxa V860 w drugiej wersji. Mhm. Między innymi dlatego, że ma akumulator, a nie baterię. Okej. Okay. To mi ułatwiło. Zrobiło mi trochę porządku w walizce, że nie musiałem mieć miliona paluszków, żeby nawet... Przez to też przeszedłem, przez paluszki i przez akumulatorki paluszki, więc tu ona ma tą fajną funkcję, że jest akumulator. Moja fotografia polega na tym, że mam bardzo małe studio. Ja nie potrzebuję do tak małego studia lamp ogromnych. To jest jeden plus. Drugi plus, jak wrzucę 3-4 lampy do walizki, one ważą mi prawie nic w porównaniu. Mniej niż ten obiektyw. Mniej niż obiektyw, tak. Albo mniej niż jedna lampa taka duża. Ja mogę wrzucić je do walizki i wsiąść do samolotu i jechać. Jak wyjeżdżam gdzieś za granicę, to biorę 3 przynajmniej lampy. Mhm. I nie muszę płacić nad bagażu. Więc tak, znaczy w tej chwili akurat ta lampa jest używana przeze mnie jako najczęściej gdzieś światło dopełniające od tyłu. W zupełności wystarczy. Moimi lampami takimi głównymi są w tej chwili albo nazwane reporterami, mhm, albo AD200, AD200 Pro. One są wielkościowo bardzo podobne do tego, tylko tyle, że świecą ciut mocniej niż ta. Ale w zupełności wystarczy. Do jedzenia to w zupełności wystarczy. A modyfikatory? O, to jest już... od Beauty Disha, o którym już wspomniałem, parasolki. W sumie od tego powinienem zacząć, bo to jest najtańszy modyfikator i też można zrobić świetne zdjęcia z samymi parasolkami. I przez które przechodzi światło, i przez które odbijają. To też jest taka ciekawostka. Ja mam u siebie parasolkę, która ma 195 cm, czyli jest ogromna, z nakładanym dyfuzorem. Czyli parasolka 2 metry? 195. Wow. Ono znowuż jest, tak jak Beauty Dish jest używany do oświetlenia w fajny sposób ludzi, aha, to jest ogromna parasolka, która robi bardzo miękkie światło. Ale to jest taka parasolka, która jakby... Odbija. Odbija, nie? Czyli jest czarna, okay, w środku jest srebrna. O to chodzi, no. Nakładam jeszcze do tego dyfuzor i robi mi się ściana, ogromna ściana światła. Do jakichś fajnych, jasnych zdjęć to robi bardzo mięciutkie światło. I to robi też fajną robotę. Korzystasz czasem z takich nakładek jeszcze zmiękczających? Takie tak, dyfuzor na parasolkę. Takie. No, skarpeta, majtki nadomują, nie? No. Więc nie wiem dlaczego z bielizną akurat. Przecież bielizna nie jest taka duża. Tak, używam i właściwie jeśli robię jedzenie z tym akurat parasolem, to tylko i wyłącznie jeszcze z dyfuzorem. Bo jak już jest takie wielkie światło, jak się chce mieć miękkie, to po prostu zmiękcza. Do tego dochodzą jeszcze softboxy, okty, stripy. To wspominałeś o alkoholach. To tak, to stripy robią fajną robotę, nie? Mhm. Więc
No i zdarza mi się też, zdarza mi się zrobić zdjęcia szefom kuchni. O tyle jest fajnie, że 90% szefów kuchni to są faceci. Mhm. Często mocno spracowani, bo praca w gastro nie jest łatwą pracą i lekką pracą, ale no tyle jest fajnie, że ci szefowie kuchni nie wymagają ode mnie, żebym wygładził ich zmarszczki, żebym kolor skóry zrobił taki, a nie inny, żeby im te pazurki, które są, czy tam kurze łapki wyprostował i tak dalej. Więc mogę po prostu zrobić zdjęcie na tyle naturalne i wiem, że raczej ono przejdzie, bo po prostu jest naturalne. Nie wymagają ode mnie mega dużej pracy w Photoshopie. A powiedz, jak ze światłem naturalnym też działasz, czy nie? To jest trudna sprawa, dlatego że zdarza mi się zrobić zdjęcia gdzieś takie sytuacyjne, że ktoś trzyma potrawę w ręku, mhm. ktoś je, ktoś siedzi przy stole. Takie lifestyle'owe trochę bardziej niż kulinarne foty. Jest ich, staram się, żeby były gdzieś tam na sesji jakieś kilka sztuk. Tak po prostu, żeby gdzieś tam w media wrzucić trochę inny obrazek. Aczkolwiek jak się robi na przykład kartę, która ma 15 dań, zaczyna się rano, często kończy się wieczorem. Mhm. I żeby te zdjęcia były równej jakości, równym świetle, w tym samym kolorze światła, dlatego najczęściej także wycinam całkowicie światło naturalne i steruję po prostu światłem sztucznym, błyskowym w moim przypadku, że ta sesja od początku do końca jest na tym samym polarystyce jakości i tak dalej. Mhm. Nie widzę tutaj w tym zestawie żadnego statywu. Jeśli chodzi o same zdjęcia, statywu do aparatu. Tak. Jak robię produktówkę, bo też mi się zdarza kulinarną produktówkę robić, czyli jakieś słoiki, butelki, wina, kieliszki i tak dalej, no to używam statywu do aparatu. Mam wyjąć? Masz? A mam. Powiem. Nie jest to najlżejszy statyw, ale jak mam wylecieć znowu gdzieś za granicę. Wygląda jak parasolka. Wygląda jak parasolka. Jak mam wylecieć za granicę, to robi mi fajnie po prostu, bo bardzo mało miejsca zajmuje, nie? To jest statyw Peak Designa. No tak. Jest mocny, stabilny. No tak. Ma fajną funkcję, o której się przekonałem w domu. Tu jest takie urządzonko, tylko muszę wyciągnąć, gdzie wpinam ją, a może zwolnić i mogę sobie wpiąć smartfona i nagrać na przykład jakiś backstage'a z tego, co robi. I ostatnio też tak robiłem. Niby drobnostka, a cieszy. No tak, tak. No i jest pewnie lekki też, nie? Znaczy jest jeszcze, bo ja mam akurat aluminiową wersję. A, okej. Okay. Bo jest jeszcze wersja z włókna węglowego, która jest jeszcze lżejsza. Tak. Nie wiem, nie testowałem, akurat będąc w fotoformie, jak wybierałem statywy do siebie, to wziąłem kilka statywów, poprosiłem, wziąłem ten zestaw, który jest ciężki. I po prostu testowałem stabilność, bo to trochę waży, nie? Tak. A z drugiej strony chciałem, żeby był jak najmniejszy, nie? Żeby nie robić kolejnych toreb. Na początku wylatywałem z taką dużą, jak latałem za granicę, wylatywałem z taką dużą 120-centymetrową torbą. O tyle, że nie ma problemu większego na lotniskach, tylko tyle, że traktują to jako gabaryt, to trzeba iść w inne miejsce, okay. nadać oddzielnie. Kilka razy na lotniskach mi się zdarzyło, gdzie trafiając na Włochów, którzy stwierdzili, że to mamy jeszcze czas, jeszcze ta godzina do wylotu zdąży pan, tu proszę pójść do gabarytów, tą to nadać. I stoję 20 minut, czekam, aż ktoś przyjdzie. Nie? Więc teraz latam już z normalnymi torbami, normalnymi jeśli chodzi o wielkości, nadając je normalnie i nie ma problemu, że gdzieś tam muszę czekać. No, dlatego chciałem zminiaturyzować to wszystko jak najbardziej. Statywy do lamp też mam małe.
na tyle małe, żeby tylko udźwignęły te akurat softboxy największe, które z którymi wylatuję. Mhm. Ale już nie wylatuję z tymi wielkimi parasolami i wielkimi rzeczami. Nie potrzebuję. A jeśli chodzi w ogóle o sterowanie radiowe, to było sterowanie radiowe lampami błyskowymi. Ja lampy błyskowe kupiłem jeszcze ze 4-5 lat przed tym, jak zacząłem robić zdjęcia kulinarne. Nie dogadałem się z nimi. Miałem wtedy dwie lampy reporterskie Canona. 430, 580, pierwsze wersje, które nie miały w sobie odbiornika radiowego. Wtedy jeszcze gdzieś tam człowiek się nie douczył, nie doczytał, że rzeczywiście można było, już wtedy na pewno można było sterować. Próbowałem sterować lampami, że tą wyzwalałem, tamta była w slajwie i strzelała. Mimo wszystko to nie były dla mnie zadowalające efekty. Lampy poszły na kilka lat na strych. Odkąd YouTube się rozwinął edukacyjnie, tak mocno, kilka lat temu tak naprawdę, gdzie właściwie mnóstwo rzeczy można się w tej chwili z YouTube'a nauczyć, gdzieś dooglądałem, douczyłem się, że można sterować radiowo lampami i to było dla mnie tak mocno milowy krok w tej mojej fotografii, że to był wtedy taki kopniak tak naprawdę do przodu. Jak mogłem postawić lampę gdziekolwiek indziej, tylko nie na sankach w aparacie, jakość zdjęć totalnie się zmieniła. A propos edukacji, to słyszałem, że taki duży wpływ na twoją edukację, przynajmniej na początku, miał Jacek Siwko. Tak. Ukłon do Jacka i Kasi. Pokazali mi parę trików, parę wskazówek. To nie było jakieś mega wielkie rzeczy z punktu widzenia fotografa, który już fotografuje od lat. Mhm. To był ekspodysk, to było odpowiednie dobieranie parametrów i tak dalej, więc tak, trafiłem na szkolenia stacjonarne, kiedyś prowadzili takie szkolenia. To było pierwsze, a potem jak już zapragnąłem tej wiedzy bardziej, więcej, no to był YouTube. Potem były też płatne szkolenia online. Czy szkolenia, warsztaty. Warsztaty to są raczej stacjonarne, czyli kursy. Mhm. Ale też nie ustaję, bo nawet w tym roku byłem chyba na dwóch warsztatach z fotografii portretowej, bo jednak no każdy szef kuchni chciałby mieć fajne zdjęcie, nie? Jak już robię jedzenie. Znaczy to jest tak, że często jak już marketing potem wchodzi też do rozmowy ze mną, to no jak już pan jest, to może pan zrobić zdjęcie restauracji, a może pan zrobić zdjęcia dla obsługi, a może pan zrobić zdjęcia dla kuchni, dla szefów kuchni, dla jednego, dla suszefa, dla pastry szefa i tak dalej, więc to... Dla psa szefa. No, więc to się już zaczyna robić też fotografia taka bardziej szersza trochę. No to musiałem się podszkolić, żeby jednak klienci dostawali też no, jak najlepszej. W danym momencie mogę zrobić fotografię też portretową, biznesową, lifestyle'ową. To też jest fajny trip, to też jest fajna rada dla innych, że jak już robimy jakiś jeden rodzaj fotografii, to zostając w tej naszym, powiedzmy, poletku mniej więcej, możemy oferować klientom coś dodatkowego, co w naturalny sposób będzie im potrzebne, prawda? No tak, żeby tego klienta do siebie w jakiś tam sposób przywiązać. O czym mówiliśmy dzisiaj. Przywiązać na trochę dłużej, no trochę więcej. Mhm. Wiadomo, że kompleksowa obsługa danej restauracji jest też dużo prostsza z tej drugiej strony, bo oni nie muszą szukać drugiego fotografa do fotografii biznesowej, trzeciego fotografa, żeby zrobić fotografię wnętrz czy restauracji. Restauracje często są przy hotelach, więc to są kolejne działki. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że ja się przez wiele lat zapierałem, że nie będę robił ludziom, czyli szefom kuchni, nie będę robił restauracjom. Nie mówiłem, że nigdy wam tego nie zrobię, tylko mówiłem, że w tej chwili studiuję fotografię kulinarną, chciałbym to robić jak najlepiej. W momencie, kiedy będę miał trochę więcej czasu, żeby
nauczyć się tych innych działek, dopiero podejmę się też takich zleceń. Wychodzę z założenia, że po prostu jak coś trzeba, jak się robi, to trzeba to robić jak najlepiej w danym momencie mogę. Jeśli jestem niepewny jakiejś fotografii, to muszę trochę się nauczyć. Takim naturalnym krokiem zapewne jest to dla ciebie wideo teraz, po tych portretach. Tak, też uciekałem od tego. Aczkolwiek era w tej chwili social mediów jest taka, że jednak też wymagają od nas obrazków ruchomych. Wszystkie rolki, relacje i tak dalej. Więc już się nie zarzekam, że tego nie będę robił. Przyjdzie czas na to też. Mhm. No ale masz już sprzęt gotowy, który bardzo ci w tym pomoże. Nigdy nie myślałem o tym sprzęcie, że to będzie mój sprzęt do filmowania. Aczkolwiek jak zacząłem zgłębiać temat filmowania, to wiem, że tymi aparatami jestem w stanie zrobić fajny obrazek wideo również. I to mi rzeczywiście pomoże, bo nie muszę inwestować kolejnych tysięcy w kamery. Przejdźmy do tego, co powstaje dzięki twoim aparatom i twojej wiedzy, czyli zdjęcia. Mówimy kilka sobie klatek, które wykonałeś i jakie są ich ciekawe historie powstania, co tam na nich jest. No, już taka pora lunchowa, że pewnie zgłodniemy od tego. Ale zacznijmy chyba od deseru, prawda? Co tutaj jest? Przewrotnie. Przewrotnie od deseru. Spoko. Z tym zdjęciem i właściwie z całą tą sesją, którą zrobiłem, to była restauracja Nuta w Warszawie. Andrzejka Mastry, to jest gwiazdkowy szef. Mhm. Czyli szef, który w poprzedniej restauracji zdobył gwiazdkę Michelin. Umówiłem się na sesję. Sesja miała być w momencie, kiedy ta restauracja jest otwarta. Czyli to nie była sesja oddzielna, tylko po prostu przyjeżdżałem do restauracji na umówioną godzinę. Wchodzę, pan z marketingu prowadzi mnie do kuchni, która w Nucie jest otwartą kuchnią. I pokazuje mi taki przestrzeń, trochę więcej jak na talerz, po środku kuchni i mówi tu. Jak konsternacja w oczach, bo mam błyskać. Mhm. Ludzie się schodzą do restauracji, kuchnia otwarta. Mówię, kurczę, nie wyjdzie, bo no, nie mogę błyskać przy klientach. Szybka burza mózgów, mówię, a mogę zrobić tą sesję w tej kanciapce, co to sprzęt schowaliśmy wcześniej? No jeśli się pan tam zmieści. Mówię, kurczę, no trochę więcej miejsca jak tutaj. I sytuacja polegała na tym, że pomieszczenie 2x2, biurko, komputer, woda, mnóstwo papierów, bo to jakieś takie ala biuro po prostu tej restauracji. Wyciągnąłem stolik na środek, jak rozstawiłem lampy, to stałem jak śledź przy drzwiach i czekałem na dania. Więc jedna z fajniejszych restauracji w ogóle w Polsce, jaka w tej chwili jest, a miałem chyba najtrudniejsze warunki jak do tej pory, jeśli chodzi o poruszanie się po planie zdjęciowym. Właściwie mogli tylko otworzyć troszeczkę drzwi, żeby mi wsunąć talerz. Ja odbierałem talerz, sztućce. Robiłem zdjęcie i tak jak wspomniałem wcześniej, mogłem to zjeść. Jak to błyskałeś? Iloma lampami trzyma? Tak, to ja w zasadzie taki podstawowy mój zestaw jest 3 lampy. Główne, wypełniające i te od tyłu, które mi z jednej strony nie daje dużo, ale daje tak jak błysk wokół. Tak tutaj mogę często odbić maleńki błysk na kawiorze, na czymś, na jakimś gładkim, które mi odbija światło. Ja zaraz może znajdę zdjęcie i powiem, pokażę dokładnie o co mi chodzi. Ale te światło od tyłu wypełniające najczęściej, tak jak mówię, to jest najmniejsza moja lampa. Do tego używam snuta, ale nie snuta takiego zakładanego na Bowensa, tylko są takie fajne gumowe MacMood, jeśli dobrze pamiętam. Zakłada się magnes taki na gumie, na lampę. Aha. I na to się zakłada fajną taką trąbkę gumową.
Jeszcze mało tego, można ją sterować, żeby ta szerokość świecenia tego światła była bardzo punktowa albo trochę szersza. To pewnie w jakiś sposób też odróżnia moje zdjęcia od innych zdjęć. Może. Chociaż zauważyłem, że też ludzie to używają, bo to nie jest nic nowego. To nie jest moja jakaś super nowa technika świecenia, tylko po prostu fajny sposób dopełnia mi, daje taką kropkę na i. Mówisz, że w tym pomieszczeniu był komputer. Przypomniałem sobie, że zapomniałem Cię spytać o to, czy Ty korzystasz z komputera w trakcie takich sesji. Robisz to tellingiem zdjęcia tak. I widzisz podgląd, tak? Tak. Znaczy, jeśli tylko mogę, to przesyłam od razu zdjęcia do komputera. Po pierwsze, na dużym ekranie dużo więcej widać. Mhm. Jest mi dużo szybciej wyłapać, czy już mam to zrobione, czy już mogę przejść dalej. Po drugie, od razu mi się robi kopia zapasowa, czyli podpinam też dyski do kompa i od razu mi się też to backupuje. No jest jeszcze jeden plus, który jest mega, dlatego że szefowie kuchni przynoszą mi dania i ja wiem, jak ja to oświetliłem. Wiem, że to jest totalnie inne światło niż te światło, które jest w danym czasie w restauracji. I często bywa tak, że robię zdjęcie, patrzą w komputer i mówią: ale jak? No właśnie, tu jest tu magia, że jak totalnie inaczej oświetlimy, możemy wyciągnąć wszystko z potrawy. I to, co się błyszczy, i to, co jest chrupkie, i to, co jest matowe i tak dalej. Więc na dzień dobry oni już są mega zadowoleni, chociaż ja im tłumaczę zawsze: spokojnie, te zdjęcie jest jeszcze bez obróbki, nie? Że to jest właściwie czysty raf, nie? Już są zadowoleni, więc jest mi po takiej sesji jest dużo, dużo łatwiej mi wyjść, wiedząc o tym, że oni już widzieli, że to jest fajne, że to jest, na pewno będzie dobry materiał. Idziemy dalej do kolejnego zdjęcia, tym razem latający burger. Jedno zdjęcie, czy wiele zdjęć połączonych? Powiem tak, ogólnie ja zrobiłem w swojej historii kilka takich latających hamburgerów i to nie są zdjęcia takie typowo reklamowe do restauracji dań, które są w restauracji, aczkolwiek ten hamburger istnieje w tej restauracji w formie złożonej oczywiście i to właściwie gdzieś właściciel restauracji, który zobaczył mojego innego hamburgera, mówi: Edek, robimy to u mnie. Oni robią w ogóle świetną, to jest w ogóle we Młynie pod Mrągowem, restauracja pośrodku niczego. Mhm. Chociaż znowu się pewnie miejscowość wzburzy, że jak to pośrodku niczego, my nie jesteśmy pośrodku niczego. Ale są naprawdę daleko od głównej drogi, ale robią świetne social media. Ja zawsze gdzieś tam podaję przykład, że restauracjom, że zerknijcie, jak we Młynie robią swoje sociale, to jest naprawdę bomba. I dzięki temu trzeba u nich robić rezerwacje. I Błażej do mnie mówi: Edek, następnym razem robimy hamburgera. Żeśmy tego hamburgera odwlekali kilka miesięcy dobrych, ale on ma taką zajawkę, właściciel, że właściwie przyjechałem, ja mu tylko wytłumaczyłem, co będę potrzebował do sesji. On już był gotowy z listewkami, z wkrętami, z wkrętarkami, gotowy w ogóle poświęcić belki, które są na wejściu do restauracji. I właściwie to ja stałem, pokazywałem palcem, a on wszystko mi przygotowywał. Tak, to jest jedno zdjęcie. Dużo ciekawych rzeczy mówisz, ale ja jestem bardzo ciekawy właśnie, jak ono powstało. Tak. No właśnie, już dochodzę. No oczywiście na YouTubie jest już dużo tutoriali, jak zrobić latającego hamburgera, wpisać hashtag Flying Burger. Pierwszy chyba robił We Eat Together, jest taki, taki profil, Skyler. To jest jedno zdjęcie. Polega to na tym, że na jakiejś ramie rozciąga się żyłki, druciki w poprzek, oczywiście warstwami, i na tych żyłkach, drucikach układa się hamburgera. Mhm. Bułka, trawa, sałata, kotlet, ser, dodatki i tak dalej, one są rozciągnięte na bieżąco w takiej odległości i robi się jedno zdjęcie. Oczywiście robi się kilka zdjęć, tak żeby było pewne, nie? Ale tak naprawdę jedno zdjęcie potem się obrabia w Photoshopie. Czyli usuwasz te żyłki, tak, to wszystko? Usuwa się. Można zrobić dwa zdjęcia, trzy zdjęcia, żeby złożyć na przykład postać, która jest z tyłu, żeby ją potem odkryć w warstwach w Photoshopie. Mhm.
I to też jest ciekawość, dlatego ciekawe, dlatego że dla mnie to zajęłoby ze 3-4 godziny pewnie obróbki siedzenia przed komputerem. Ja nie oddawałem te zdjęcie chyba z 3 czy 4 tygodnie, bo po prostu miałem tyle roboty, że nie miałem czasu, żeby przysiąść na te kilka godzin. I to było moje odkrycie, że właściwie nie wszystko, co robimy my jako fotografowie, musimy potem sami obrabiać w Photoshopie. Mhm. Są osoby i w Polsce, i za granicą, które robią to świetnie, bo są retuszerami. I to wcale nie musi dużo kosztować. Bo oni też wyceniają się według czasu, który im potrzeba na obróbkę tego zdjęcia. I ja sobie uświadomiłem, jak już dowiedziałem się o cennikach, że właściwie moje 3 czy 4 godziny są warte więcej niż mam zapłacić dla retuszera za zrobienie tego zdjęcia. To było moje odkrycie i z fotografami, którymi rozmawiam często, oni też sobie nie zdają się sprawy z tego, że to wcale nie będzie drożej kosztowało. Więc ja zrobiłem zdjęcie retuszerką, to w ogóle była dziewczyna z Polski, która między innymi dla McDonalda pracuje, nie? Robi, okay. robi retusze. To taka wskazówka właściwie, że trzeba po prostu przekalkulować sobie. To było prawdziwe danie, nic tam nie było udawanego oprócz tych żyłek? Nie. I to było chyba, nie wiem czy ktokolwiek w sieci, może ktoś zrobił tak zwanego washa, że oprócz tego, że był poskładany hamburger, był jeszcze na koniec wylany ser, który w bardzo fajny sposób spływa po tym hamburgerze. To też pokazuje, że to jest jedno zdjęcie, a nie składanie. W Photoshopie można zrobić wszystko oczywiście, no jasne. Tylko kwestia czasu. I to za pierwszym razem wyszło? Tak, bo to nie było moje pierwsze zdjęcie. Aha. Znaczy, oczywiście ja zrobiłem kilka ujęć, bo tam w różny sposób stał też model, nie? Ale no, wybraliśmy te najlepsze. Zresztą w tej samej sesji jest też drugie, gdzieś możliwe, że w sieci też mam, bez sera. Zrobiony po prostu wcześniej. O tyle tylko, że trzeba uważać, bo na przykład Rukola. Rukola. Znaczy, bo rukola też jest. Rukola akurat w tym momencie. Rzeczywiście jest bardzo delikatna, więc to trzeba bardzo szybko robić, bo ona szybko pada. Zjadłeś potem tego burgera? Albo takiego? Nie, ciągle jadę do nich na tego burgera i nie mogę dojechać. Kuszące. Kuszące, tak. Seria. Ja jestem fanem sera, więc mnóstwo hamburgerów jadłem, ale z Włoszem jeszcze nie jadłem nawet gdziekolwiek indziej, więc jeszcze dużo przede mną. No dobrze, idziemy dalej. Teraz mamy coś z trochę innej, z innej beczki, z innej kuchni. Tak. To jest zamek Ryn. Irek Koniuszek. Ranking Poland Best, znaczy 100 Poland Best Restaurants. Okay. Bardzo polska nazwa. Podczas gali wręczenia nagród chciałem pokazać to zdjęcie między innymi po to, że mega dużą robotę w fotach robi to, jak damy czynnik ludzki na zdjęciu. Mhm. Może to być kawałek ręki, może to być jakiś ruch, czy jakiś sos spływa. Wiem po swoim profilu i po profilu zaprzyjaźnionych restauracji, gdzie wrzucamy takie zdjęcia, że one robią dużo większą robotę. Dużo większe zasięgi są i to było też chyba jedno zdjęć z Fudeli, gdzie zostałem gdzieś tam w sposób doceniony. Nie tyle za oryginalność, co po prostu za to, że coś się dzieje na tym zdjęciu. Że jednak można pokazać jakąś historię nawet przy najzwyklejszym zdjęciu dania. Co to w ogóle jest za potrawa? Jejku, żeby teraz nie skłamać, to jest albo perliczka, chyba perliczka. To jest udko z perliczki, tylko że zrobione w ten sposób, że jak się najpierw trybuje, oddziela od kości, a potem to kość się dodaje do żeby powstał jednolity kształt. Albo przepiórka, albo perliczka. Okay. Masz tutaj łyżkę z jakimś sosem, tak? Który sobie tam spływa, więc idealnie uchwycony w momencie, kiedy to właśnie kapie. Jak to uzyskałeś? Czy to była seria zdjęć, czy jak to było? Znaczy to jest, to nie jest nigdy jedno zdjęcie, w sensie, że podchodzi szef kuchni, robi chlap i mówię dziękuję, mamy to. Może się tak zdarzyć, że tak będzie, ale to jest kilka prób zawsze.
To jest i staram się robić też seriami, nie za szybkimi, żeby lampy zdążyły się naładować. Ja myślę, że 2-3 takie powtórzenia i jest czym wybierać już później. No tak, ale to jest powtórzenie nalewania sosu, prawda? Tak. A są powtórzenia takie, że po jednej serii zdjęć cała potrawa się już nie nadaje? Nie, bo to są małe ilości. W tym wypadku akurat w mojej galerii, w galerii restauracji, można znaleźć też, że w ten sposób podaje się zupę. Że przynosi się fajnie ułożone wnętrze zupy ze stałych produktów i podchodzi kelner i wlewa z banuszka zupę, żeby uzupełnić to. No to jeśli mamy zrobić kilka powtórzeń, to musi być gotowy w kilka talerzy. I potem te talerze lądują, wiadomo u kogo. No tak. Ale nie zawsze, żeby złamać ten stereotyp. To nie jest tak, że ja zawsze zjadam wszystko. Nie tylko dlatego, że coś może się nie nadawać. Często jest tak, że robiąc zdjęcie karty, obsługa restauracji, czyli kelnerzy i wszyscy, którzy pracują w kuchni, przy kuchni, w tym samym czasie mają też takie szkolenie z tej karty, żeby wszyscy kelnerzy wiedzieli, to podają, żeby mogli powiedzieć trochę więcej niż tego, co się nauczyli, to mają też takie szkolenie, że oni też to jedzą. Nie jest tak, że wszystko ja zjadam. Idziemy dalej. Tym razem zdjęcie, które z pozoru wygląda, jakby było wykonane na stole, przy jakimś zachodzącym słońcu, wpadającym przez okno. Tymczasem wiem, że to tak nie było do końca. Tak, to było też zdjęcie karty. I to jest tak naprawdę takie samo ustawienie, jak mam zawsze, z jedynym małym wyjątkiem. Na tą tylną lampę dałem pomarańczowy filtr. Dzięki temu to światło wygląda jak słoneczne. Po prostu nadałem kolor tej lampie. I trochę mocniej zaświeciłem. No ale to jeszcze jest cień taki, który... Tak, przez to, nie pamiętam w tej chwili, jakbym wrócił do tej sesji pewnie do Lightrooma, to bym znalazł. Więc możliwe, że to nie był snud, tylko ten sam zestaw Macmooda ma tak zwane gridy. Aha. Takie malutkie gridy. Ale pomiędzy grida a lampę mogłem włożyć jeszcze taką nakładkę, gdzie mogę sobie różne filtry koloryzujące światło dodać. I co robi ten cień? Jakaś sałata? Co to jest? Nie. Ten cień robi flakonik z kwiatami. Aha. Okay. A przez to, że łodygi kwiatów są w wodzie, woda, wiadomo, jak się ją przez nią świeci, to w różny sposób daje takie bliki fajne na obrusie. I tak powstało to zdjęcie. I co mamy na tym zdjęciu? Co to jest za potrawa? Tatar. Tatar? Tatar. To jest tatar? Tak. Wow. Tylko szczerze mówiąc, myślałem, że wszystkich deser. Z fajnymi dodatkami. Ha. Tak. No, piękny. Oj, tatar jest w przyrodny sposób. Jadłem tatara w kanapce. Ja często jem tatara z chlebem. Po prostu smaruję tatarem. Tak, ale to było tak z dwóch stron, taki hamburger trochę. No. Z rzodkiewką, z czymś tam jeszcze, nie pamiętam. Ale z ogórkiem świeżym i tak dalej. Coś fantastycznego. Browar z Tumostu we Wrocławiu. Jakbyś kiedyś był, to robią taki food pairing, czyli mają swój browar, który możesz zobaczyć jedząc. Świetne piwo, kraftowe. Naprawdę najwyższej półki. Jaki browar? Browar z Tumostów. Z Tumot. I mają właśnie... Pisz. To gdzie indziej. Tak, ale właśnie browar z Tumostów ma też bardzo fajną kuchnię i mają często zmienione menu. I dostosowują właśnie, że możesz sobie zamówić na przykład piwo i do tego masz polecane takie danie albo takie, bo to razem dobrze pasuje i sobie to wszystko tak, razem... To jest dosyć często w tej chwili w kartach, że jak widzę w ogóle kartę taką, bo często dostaję karty, proszę o karty, te, które mamy sfotografować i widzę, że jest... fajnie skomponowane danie i do tego jest albo na przykład fajne wino, albo piwo, albo coś bezalkoholowego, ale dobrane pod danie. I w ciemno idę do takiej restauracji, bo wiem, że szef kuchni myśli o wszystkim, nie tylko o tym, żeby wydać danie. A propos tatara, znajdziesz jeszcze jeden fajny tatar w tych zdjęciach z dymem. Właśnie, zdjęcia z dymem. Czyli kopułka, dym z tatara wychodzący. Tu? Tak, to też jest tatar. To też jest tatar. Tak, to jest łapa niedźwiedzia w Mrągowie. Zmieniają menu, ale tatar zostaje, bo tatar jest naprawdę sztosem. I czym jest ten dym, z czego jest tak zrobiony? W kuchniach dzisiejszych mają specjalne palniki wytwarzające dym. Okay. Dym właśnie po to, żeby na przykład podawać w ten sposób potrawy,
ale też dym do wędzenia. I wiem, że na przykład ta restauracja w tej chwili na przykład wprowadziła pierogi ruskie, gdzie twaróg wędzą. Piękna sprawa. No. Skoro o twarogu mowa, to mamy też tutaj fajne zdjęcie z Nabiałem. Tutaj nasi widzowie mogą sobie zobaczyć to zdjęcie teraz i się zastanowić, co to jest za nabiał i co to w ogóle jest za zdjęcie, co to za potrawa. Poczekaj. Mówimy o tym. Tak, to jest mozzarella, kulka mozzarelli. Tylko, że to nie jest zwykła mozzarella, bo nie wiedziałem, dopóki nie spróbowałem. To jest zdjęcie z Rzymu. Restauracja gwiazdkowa. Rzym, mozzarella. Bardzo dobrze się kojarzy. To nie przypadek. Nie przypadek. Ale to jest deser. No, to jest deser. To jest deser w formie mozzarelli. Mhm. Rzeczywiście nawet w smaku trochę przypominający mozzarellę. Ale no, dostajesz kulkę mozzarelli, jesz i okazuje się, że to nie jest mozzarella, bo to jest odjechany deser. Ale co tam było? Coś w środku w tym serze, w tej mozzarelli? Była jakaś słodka? Tak, czy... tak. Ona była słodka, bo to był deser. Mhm. Ale miała posmak rzeczywiście mozzarelli. Aha. Nie wiem, jak to było zrobione. Okay. To była duża sesja, więc nie byłem też w stanie o wszystkim porozmawiać z szefem kuchni. Aczkolwiek żaruję, bo było naprawdę dobre. W ogóle z tej restauracji mnóstwo rzeczy było świetnych. Co się jeszcze wiąże z tym zdjęciem, co się dowiedziałem dopiero w postprodukcji. Oni w tej restauracji mają szklane stoły z ciemnego szkła. Więc te wszystkie odbicia są naturalne na tym zdjęciu, ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że te stoły mają mikrorysy, mikropryski. Tego nie widać. Tego nawet nie widać na aparacie. Tego nawet nie było widać, bo robiłem też tethering. Dopiero jak zacząłem wyciągać, żeby troszeczkę poprawić to zdjęcie, zaczęło mi wychodzić, bo jak świecimy mocnymi lampami i w szkle się odbijają takie mikro błyski, oj, było ich dużo. I to było dużo pracy naprawdę w Photoshopie. Na szczęście mamy Photoshop i możemy dużo rzeczy się pozbyć ze zdjęcia. I to niestety, ale jak było, nie wiem, 8 czy 9 potraw na stole, to musiałem każdy stół wygładzić, zrobić z niego lustro. O, to kupa roboty. Ale no. Sam to robiłeś, czy znowu zleciłeś to retuszerowi? Ja wtedy to jeszcze robiłem sam. Aha. Może miałem więcej czasu, a nie, to było na pewno jeszcze przed hamburgerem. Przed hamburgerem? Przed hamburgerem. Okej. Okay. Tym razem mamy drinka, wygląda trochę jak whisky. Bo to jest whisky. Super. Trafiłem tym razem. Trafiłem. Ale wygląda też jak whisky z jakiegoś filmu science fiction, które niemalże płonie tam w środku, jakby jakiś mikroświat był. Co to jest? Jak to zrobiłeś? Bo to jest tak naprawdę mikro lampa od tyłu. Właściwie nie mikro, tylko cały czas mam moją lampę, która zawsze stoi z tyłu. W tym przypadku stała totalnie za. Mhm. A tak tuż przy? Nie. W związku z tym, że był ten snud, ona mogła stać trochę. Jak była szklanka, to mogła stać nie tu, tylko mogła stać dalej i niżej, więc w kadrze jej nie widać. I świeci bardzo wąskim strumieniem światła w szkło, żeby ten lód pokazać. Akurat w tym barze jest, czy w barze restauracyjnym, jest na tyle ciemno, że nie chciałem zrobić, rozświetlić wszystkiego, tylko tak dosyć naturalnie pokazać. Dobra, to prześwietlenie lodu może nie jest idealnie naturalne, ale pokazuje nam, że widać ten lód po prostu. Mamy tych zdjęć tutaj ciekawych tyle, że jeszcze dwa opowiemy. Dobra. Tym razem mamy Angostura, The House of Angostura. Tak. I oprócz tego, że to jest pewnie jakiś ciekawy drink alkohol, no to mamy też kieliszek, szkło, które jest bardzo trudne do sfotografowania. Jak potraktowałeś tutaj to naczynie? Nie próbowałem, a żałuję. To jest ustawienie lamp, które najczęściej używam do robienia drinków. Czyli mam tak naprawdę, patrząc z przodu, po prawej stronie dripa, nie dripa, tylko kawę przed chwilą piję. Stripa. Stripa, no. Stripa. I to niedużego stripa, bo on ma chyba 30 na 90 albo na 70, już nie pamiętam tych rozmiarów. Wąziutki strip, bez grida, bo grid byłby w kieliszku, byłby widoczny. Po drugiej stronie jest pasek białego steropianu, pianki, żeby zrobić odblask. One są bardzo blisko siebie, tak naprawdę bardzo blisko jest i strip, i odblask.
Nie pamiętam, może gdybym spojrzał na zdjęcie. Tak, z tyłu też jest. Tak samo jest z tyłu, znaczy może nie centralnie z tyłu, tylko lekko z boku jest światło ze snutem. A jak mamy bardzo blisko, wtedy nawet jeśli kieliszek jest okrągły, to na całym kieliszku widać światło. Okej. Okay. I ostatnie zdjęcie, tym razem zupełnie z innej bajki, bo jest to portret. A, Ernest. Okej, okay, to też jest bardzo fajne, bardzo spontaniczne zdjęcie. Robiliśmy książkę dla Heli, małej masterszefowej. I Ernest mówi, no to jak już jesteś, to weź mi też zdjęcie. Miał dosłownie kawałek ściany, może z półtora na dwa, może nie. Kawałek fajnej ściany u siebie w studio. Przestawienie tylko dwóch lamp, jedna od dołu, jedna od góry. Od dołu to widać, bo kołnierzyk mu się dosyć mocno odbił na szyi. Nie jest to idealne, ale Ernest po... Tak, Ernest po... wysłałem mu za chwilę to zdjęcie i mówi, wow, kurde, jeszcze nigdy nie miałem takiego fajnego zdjęcia. Wiem, że mu się podoba, bo to było jakoś na wiosnę chyba zeszłego roku. Tak mi się wydaje, chociaż czas to jest pojęcie względne. I właściwie co chwilę widzę Ernesta, tu jakieś szkolenie, tu jakieś ten, co chwilę widzę to zdjęcie, więc chyba dalej mu się podoba. Ale wracając jeszcze raz do szefów kuchni, tam nie ma obróbki, jakieś wygładzanie, on po prostu taki jest i tak się sobie podoba. No. Czy jesteś wierny naturalności w swoich zdjęciach? Ja się nie zarzekam, bo czasami trzeba coś poprawić, czasami trzeba coś zdjąć, coś dodać, ale staram się, żeby było naturalne, bo ludzie to wyłapią. Byłeś jurorem w programie Perfect Picture, realizowanym przez TVN dla firmy Canon, jako ekspert od fotografii jedzenia. Jak wspominasz to doświadczenie? Znaczy, na pewno mega fajne przeżycie, by móc być częścią dużej produkcji. Mogłem od środka zobaczyć, jak to wszystko działa, jak dużo ludzi jest w to zaangażowane, jak duża jest ekipa, a z drugiej strony, jakie fajne była atmosfera na planie. My widzimy tylko maleńki skrawek tego, co tam się działo, jak oni między sobą reagowali, jak latały dookoła kamery, jak cały ten sprzęt był w użyciu. Jak wiele potrzeba do tego, żeby zrobić fajny kawałek programu. Czy byłem świadomy tego, że to nie jest program stricte taki edukacyjny? Od początku wiedziałem, że to będzie coś fajnego, rozrywkowego, a jednocześnie bez jakichś przegięć, bez żadnych skandali. Mhm. Po prostu fajny kawałek programu, że można z rodziną usiąść i obejrzeć. Było to dla mnie mega wyzwanie, dlatego że dostałem wytyczne odnośnie dwóch odcinków, że mam dwóch odcinków, dwóch zadań. Nie, to był jeden odcinek, ale dwa zadania, że musiałem się zmierzyć z czymś, co dla mnie też było wyzwaniem. To było czymś nienaturalnym, bo pierwsze zadanie było, zawsze się zarzekałem, zero sztuczności i w ogóle zero jakichś dodawania totalnie rzeczy nie do zjedzenia. Z drugiej strony to też mi trochę wyjaśniło, że rzeczywiście czasami trzeba, na przykład podczas nauki, użyć czegoś, co będziemy mogli fotografować przez pół dnia, chociażby udko z kurczaka. Wystarczyło jedno udko, trochę pasty do butów, palnik i to udko też przez kilka godzin wyglądało super. Jakbym miał sfotografować udko, które jest idealne po wyjściu z piekarnika, to bym musiał pewnie zrobić 30 udek, wybrać te, które jest najładniejsze i je fotografować. To ma zawsze dwie strony medalu. Czy my jesteśmy karmieni? W telewizji, w mediach. Nie do końca wiemy, czy to rzeczywiście była naturalna rzecz, czy nienaturalna rzecz. Tak samo lody. Lody można w bardzo szybki sposób zrobić, sztuczne lody. Z czego? Z mąki kukurydzianej i odżywki do włosów. No, można dodać jeszcze jakiś barwnik spożywczy, co nada nam czerwony, fioletowy, zielony kolor. I te lody będą stały też, nie będą topiły się. Ale czy my chcemy, żeby te lody się nie topiły?
jak robię zdjęcia lodą, bo też mi się zdarza robić zdjęcia lodą, no to fajnie jest, tak coś spływa po wafelku, bo wiemy, że to jest prawdziwy lód. Wiemy, że jak bierzemy lody, kupujemy w lodziarni, to one też są, ciekną, trzeba szybko jeść. Więc to są różne drogi. Cały ten odcinek po zmontowaniu trwał kilkadziesiąt minut, a ile czasu było potrzebne, żeby go nagrać? Nagrywaliśmy 3 dni. 3 dni? Tak. Jeden odcinek był nagrywany przez 3 dni, aczkolwiek to też nie było tak, że to od 6 do 6, czy tam, czy nawet 8 godzin dziennie. Studio trzeba było przygotować, trzeba było przearanżować. Robili selekcję zdjęć, trzeba było ustawić stoliki, postawić laptopy, żeby mieli też miejsce, żeby na przykład wybrać te zdjęcia. Trzeba było pojechać do parku, do ogrodu botanicznego, żeby zrobić drugie zadanie. Więc no, to jest logistyka mega trudna. Z całym sprzętem, z całą ekipą, z kilkoma planami zdjęciowymi, bo jak nagrywane było w ogrodzie botanicznym, to też nie był jeden plan. Tylko trzeba było i światła, i kamery, i ludzi, i wszystko dalej przewieźć. Więc to jest mega też logistyczne, ciężkie przedsięwzięcie. My sobie siedząc przed telewizorem nie zdajemy sprawy z tego, że to nie jest tak, że przychodzi kamera, przychodzi gość z mikrofonem i nagrywa wszystko naraz. Więc przeżycie było mega fajne, takie od środka. A jednocześnie to, że się pokazałem w jakiś sposób w telewizji, to też dostałem mnóstwo fajnego feedbacku od ludzi, od znajomych i nieznajomych z Polski, że gdzieś tam mnie widzieli. Nie? Także no, fajne przeżycie. Ten program ma na celu to, żeby popularyzować fotografię, zachęcać innych do robienia zdjęć i nam na tym też zależy, więc jesteśmy wdzięczni za to, że taki program istnieje i że właśnie nam też pomaga. Więc korzystając z tej okazji, chciałbym zapytać Ciebie, jakie są Twoje, powiedzmy, 3 podstawowe rady dla kogoś, kto na przykład po obejrzeniu tego programu chciałby spróbować swoich sił fotografii kulinarnej. Co jest najważniejsze, żeby nie mając może jakieś tam zupełne podstawy fotograficzne, a może i nie, skutecznie rozwijać swoją taką zajawkę na zdjęcia jedzenia. Trzy. No i może być mniej, no, wiesz. Ja powiem tak dosyć przewrotnie i może hasłami. Pragnienie. Prostota. Piękno. I to mogą być 3 oddzielne hasła, czyli żeby nauczyć się robić zdjęcia, no to musimy mieć pragnienie. Bo jak będziemy mieli pragnienie nauki, no to będziemy robić wszystko, żeby to pragnienie w jakiś sposób zaspokoić. Znajdziemy w sieci różnego rodzaju materiały, tutoriale, poradniki, pojedziemy na warsztaty. Mnóstwo jest tak naprawdę edukacyjnych rzeczy, które możemy wykorzystać. Prostota to, że często jest tak, że im prościej na coś spojrzymy, tym możemy więcej wyciągnąć. Bo czy musimy od razu mieć mega sprzęt, mega wypasione studio, bardzo dużo różnego rodzaju gadżetów? Chyba nie. Takie jest moje zdanie. No i piękno, no to tak naprawdę no, staramy, przynajmniej ja też staram się i zawsze do tego, czy to na warsztatach jakikolwiek uczę, żeby starać się spojrzeć na tego schabowego w taki sposób, żeby pokazać go pięknym. Czy to kątem padania światła, czy to kątem robienia zdjęć, żeby po prostu obejrzeć go z każdej strony i ofotografować najlepiej z każdej strony, jeśli szukamy tych jeszcze pięknych rzeczy w danej potrawie. Bo nie wszystko, nie każda potrawa wychodzi od gwiazdkowego szefa kuchni. Trzeba znaleźć piękno w tych takich najprostszych rzeczach. Czyli można powiedzieć pragnienie, prostota, piękno, albo pragnienie prostej piękności. Pragnienie piękności, ale prostej. I to właściwie w każdej dziedzinie fotografii, nie tylko kulinarnej. A jeśli chodzi o kulinarną, to można jeszcze dodać jeszcze jedno na py, czyli żeby te zdjęcia były pyszne.
To było też w zadaniu Perfect Picture, gdzie było zadanie z dziewczynami i owocami. To też moim tak naprawdę hasłem było i w dosyć fajny sposób, co niektórzy na to zwrócili uwagę, że to zdjęcie ma być smaczne. Jako kulinarne, żeby ten owoc wyglądał smacznie, ale ogólnie, żeby zdjęcie było smaczne w całości patrzenia na tego zdjęcia, na to zdjęcie. Twoje zdjęcia z pewnością są smaczne, więc... Więc jesteś tutaj, mówisz to, co też sam wdrażasz. I gdyby ktoś chciał więcej takich rad, właśnie jak fotografować jedzenie, to do Edwarda można się zapisać na warsztaty, na przykład w fotoformie. Raz na jakiś czas są organizowane, więc śledźcie tutaj wydarzenia w fotoformie. Możecie też pytać samego Edwarda bezpośrednio, może też jakiś udzieli rad. No i tym aspektem takim rozwojowym, tym pytaniem, tą odpowiedzią kończymy na dzisiaj. Także bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję również za zaproszenie. Wam też dziękuję, że byliście z nami, dotrwaliście do końca, że oglądacie nasze materiały. Zapraszam do subskrybowania kanału Fotoforma na YouTube, na Facebooku, na Instagramie, a także na blog, który prowadzę Po prostu Fotografuj, gdzie znajdziecie wiele innych inspirujących wywiadów, poradników, ale też testów sprzętu oraz relacji na żywo, w których możecie nam sami zadawać pytania. Dziękuję i do następnego.